obrońcy Polonii. Maciej Szmatiuk zdobył bramkę samobójczą w meczu z Polonią Bytom, ale kilka chwil później w kontekście ekstraklasy najbliższych spotkań się zrehabilitował, bo trafił w meczu z Lechem. Teraz dośrodkowanie w obręb 16, minął się Kowalski, jeszcze Mrowiec, lewa noga, okazja, Labuka, gol! Był tam jeszcze Szymon Zawala, a Tadas Labukas, chyba jemu zapiszemy tę bramkę zgodnie z duchem gry. To drugie trafienie w meczu przed własną publicznością. Tak, i drugie trafienie krytykowaliśmy Labukasa, on pierwszy raz dotknął tak naprawdę piłkę w tej drugiej połowie. Jest bramka, natomiast chyba jednak bramka samobójcza. Zobaczmy, Skaba pobiegnie w kierunku, gdzie myślał, że będzie piłka. Tak, tak, i tutaj zmiana kierunku z pewnością. Zmiana kierunku i nie wiem, Skaba z pewnością by to obronił. Nie sądzę, żeby miał kłopot, bo piłka...